Polskie społeczeństwo się starzeje, dlatego dzisiaj porozmawiamy o pomocy przeznaczonej dla seniorów. Rozmowa dnia, Małgorzata Liskupińska, witam Państwa. A moim Państwa gościem jest Ewa Pawlinów, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry wszystkim. W Kurierze Opolskim mówiliśmy o programie Opieka 75+, który jest kontynuowany. Opolskie gminy dostały sporo pieniędzy. Na co przeznaczone są właśnie te środki? Środki programu 75+ mamy już w naszym kraju od 2018 roku i jest to kontynuacja tych programów. Zaczynaliśmy w skali kraju naprawdę z 364 gminami ten program i były to wówczas pieniądze 4,5 miliona złotych. Na dzień dzisiejszy w skali kraju jest praktycznie 100% wzrostu gmin, które z tego korzystają. Skala pieniędzy jest to 55 milionów na dzień dzisiejszy, więc tak naprawdę jest to 12 razy więcej. Na co przyznawane są te pieniądze? Przede wszystkim jest to wsparcie dla gmin, które ustawowo opiekują się osobami starszymi w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Te pieniążki tak naprawdę wspomagają gminy w tych usługach, ale docelowo przekazywane są usługi dla osób starszych. Oczywiście osoby 75+, oczywiście program ma swoje założenia, bo nie każdy senior może być taką usługą objęty w gminie. W gminie oczywiście tak i gmina ma taki obowiązek, natomiast nie z tego programu. Z programu mogą skorzystać ci seniorzy, którzy dopiero są pierwszy raz z usług będą korzystali w danym roku. Ewentualnie gmina może skorzystać z tych pieniążków na nowe godziny dla tych osób. Ewentualnie są to osoby, które już w ramach programu korzystały w poprzednich latach. To są pieniądze typowo dla gmin. Żaden senior po nie nie sięga, tylko gminy. W ramach usług opiekuńczych świadczą usługę, czyli higienę osobistą tego człowieka, który potrzebuje tego wsparcia, czyli kontakty, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, na przykład kupowanie posiłków, dostarczanie bądź ich przygotowywanie. To wszystko, te trudy codziennego życia, które musiałby pokonać senior, a nie jest w stanie, wówczas usługa opiekuńcza z gminy jest świadczona. Z tych pieniędzy korzysta 25 gmin w naszym regionie. Czy jest tak, że pieniądze gdzieś nie trafiają? Albo jak Pani ocenia, no Pani jest praktykiem, czy są gminy, gdzie mogłoby tych pieniędzy trafić więcej? Nie mi oceniać, czy mogłoby. Każda gmina wie, każda gmina ma swojego burmistrza, wójta, każda gmina ma swojego kierownika, dyrektora ośrodka pomocy społecznej. Wiedzą, jest tam zdiagnozowane środowisko. Jeżeli zatrudnia opiekunki, doświadczenia takich usług, jeżeli widzi, że sami z własnych środków nie są w stanie tego zapewnić, wówczas sięgają po takie dofinansowanie. Jest to dotacja. Do 60% tutaj możemy jako państwo dofinansować to. 40% i tak są środki własne. Zachęcam do korzystania z tego programu. On na ten rok już jest wydatkowany, ale on co roku cyklicznie się powtarza, więc jest to czas, żeby zastanowić się, żeby w kolejnym roku mogły inne gminy skorzystać. Jest jedyny punkt w programie, że nie mogą to być gminy większe jak 60 tysięcy mieszkańców. Więc nie wszystkie gminy tutaj będą mogły z tego skorzystać. A jaka procedura jest zgłaszania się do tego programu? Bo wspomniała Pani o tym, że seniorzy nie mogą bezpośrednio otrzymać pieniędzy, ale co mają zrobić? No, na przykład rodziny, w których domu jest taka osoba, która wymaga wsparcia. Jeżeli jest taka osoba, która wymaga wsparcia i rodzina sama nie może sobie zaopiekować się takim seniorem, i chce skorzystać z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, to należy się tam udać. Bo Ośrodek Pomocy Społecznej nie tylko oferuje, bo nie patrzymy tutaj, że to jest program 75+, po prostu usługa opiekuńcza. Więc jeżeli gmina ma takie usługi, to gmina będzie się opiekowała, a finansowanie tego już należy do gminy. Czy tak samo staranie się o ten program. W ramach Ośrodka Pomocy Społecznej taka opieka to nie tylko w ramach usług opiekuńczych. Wiemy, że jest teraz na naszym rynku, można powiedzieć, usługowym. Są jeszcze inne programy. Niekiedy zamiast usług opiekuńczych dajemy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, czy opiekę wytchnieniową wtedy dla tej rodziny. Więc można skorzystać jeszcze z innego wsparcia.
Teraz jesteśmy w tym etapie, takim w dobie deinstytucjonalizacji, czyli co przez to rozumiemy? Rozumiemy przez to to, że otwiera się rynek w środków unijnych, on się już właściwie wcześniej otwarł na te inicjatywy, gdzie budujemy, gminy budują mieszkania wspomagane, wcześniej były to mieszkania chronione i faktycznie widzą gminy to, że jest na tym oszczędność, zamiast klient miałby trafić, taka osoba starsza, do domu pomocy społecznej, lepiej, żeby skorzystała z takiego miejsca w miejscu zamieszkania tutaj. Jest to naprawdę, jak porównujemy w gminach, jest to naprawdę wydatek mniejszy. Ten kierunek się bardzo mocno otwiera i faktycznie dobrze, bo seniorzy dobrze się czują w takim środowisku i są zaopiekowani. Mamy też centra opiekuńczowe mieszkalne, to już też kilka gmin z tego skorzystało, więc jest to taki kierunek, gdzie ta opieka troszkę się poprawia. Liczmy na to, że będzie to się coraz mocniej rozwijało, bo niestety te procesy demograficzne są jakie są. Chyba każdy już o tym tyle razy tutaj mówił i wiedzieliśmy. Kiedy dzisiaj mamy społeczeństwo to 60 plus 25 chyba 0,7%, to w 2050 roku przebijemy już ponoć 40%, więc tych seniorów będzie więcej. Dzisiaj mamy za mało tych wszystkich miejsc opieki, dzisiaj mamy za mało tych jeszcze usług, coraz bardziej je rozwijamy. A co będzie za te kilkanaście lat? Trzeba o tym myśleć dzisiaj, bo kiedyś tym pokoleniem seniorów, które będzie z tego korzystać, będą osoby jak my, osoby młodsze i to jest dla nas wszystkich. Zwłaszcza, że opolszczyzna starzeje się bardzo. I też mamy tutaj taki problem eurosieroctwa. Dokładnie. Tak, czyli wiele osób starszych ma swoje dzieci za granicą i przychodzi taki moment, gdy trzeba się tym starszym rodzicom zaopiekować i nie ma komu tego zrobić, bo trudno z zagranicy przyjeżdżać, żeby mamie codziennie robić zakupy czy organizować pomoc medyczną. Jest o tym eurosieroctwie, to już jest naprawdę od lat. Jeszcze kiedyś wcześniej, przynajmniej ja ze swojej praktyki zauważałam, że coraz więcej, że dość duża naprawdę liczba osób, dzieci opiekowała się przyjeżdżając, dbając o tych rodziców. Dzisiaj coraz częściej mamy do czynienia z takimi przypadkami i ja naprawdę byłyśmy troszkę takie sfrustrowane taką sytuacją, że jedna czy druga rodzina nie przyjechała mamy czy taty sprawić nawet pogrzebu. Więc niestety dochodzimy do jakiejś takiej skrajności, która jest jakaś, po pierwsze, źle wpływa na nasze serce, bo czegoś takiego kiedyś wcześniej nie było, a zaczyna się to robić jakoś, ja nie mówię, że normą, to są wyjątki ciągle i dalej, ale wcześniej tego nie było. Ale szokują te wyjątki. Ale te wyjątki szokują. Wsparcie jest różne. Naprawdę możemy jeszcze tutaj powiedzieć, że oprócz programu, który wcześniej powiedziałam, asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, oprócz opieki wytchnieniowej, oprócz usług specjalistycznych, jeszcze jest coś takiego jak Korpus Wsparcia Seniorów, który też cały czas funkcjonuje. Wcześniej to było w pandemii Wspieraj Seniora, dzisiaj jest to Korpus Wsparcia Seniorów. Centra opiekuńcze, to mówiłam, ale ta baza się powiększa. Mamy teraz panią ministrę, u nas była też na Opolszczyźnie, do spraw polityki senioralnej i naprawdę kładzie duży nacisk na to, abyśmy my wszyscy tutaj, a tak się staramy, abyśmy pokazali te nasze działania, abyśmy jeszcze bardziej się zjednoczyli, abyśmy jeszcze bardziej tutaj skupili się na tych senioralnych sprawach. Więc nowością, która ma nas tutaj, no może nie zaskoczyć, ale to jest coś, co będzie nowego, jest ten bon senioralny, o którym już wcześniej była mowa. W lipcu już mają ruszyć konsultacje, więc jeszcze nie będę mówiła, jaki kształt miały to przybrać. Natomiast założeniem tego bonu senioralnego jest to, że będzie on dedykowany dla osób starszych, których członkowie rodziny nie mogą się nimi zaopiekować, bo pracują. Czyli to będzie dla tych osób, które pracują, mają starszego członka rodziny i potrzebują tego wsparcia. Więc będzie to swojego rodzaju nowość. Zajmiemy się tym, jaki do końca będzie tego kształt, jakie tam będą kryteria, ale liczę na to, że to będzie kolejny dobry program, którym wesprze tutaj seniorów i jakieś takie światełko kolejne się pojawi. Seniorzy potrzebują też takiej pomocy, zapewnienia im możliwości kontaktu z innymi. I chcą się też czuć potrzebni, dlatego że nie każdy senior w wieku 75 lat jest osobą niepełnosprawną. Ona też może coś nam dać. To środowisko jest przewspaniałe. Ja powiem pani, że uwielbiam to środowisko. Miałam w poprzedniej swojej pracy
dwa kluby seniora, były uniwersytety trzeciego wieku, mamy kontakt z dziennym domem pobytu, który jeszcze w miejscowości, w której mieszkam, działam. Tam po prostu ludzie są fantastyczni. Potrafią robić rzeczy niesamowite. Ja już nie mówię, że każdy senior musi szydełkować czy cokolwiek. Jest pan, który prowadzi kronikę. Coś wspaniałego. Tych kronik prowadzi ileś. Mają swoje takie artystyczne pasje, których być może wcześniej nie okazywali, a pokazują je teraz, co jest fajne. Bardzo fajnie potrafią się łączyć pokolenia. Zaczynają... Chciałam powiedzieć o tym. Tak. Brakuje nam już wielopokoleniowych rodzin, ale przecież moglibyśmy tworzyć taką namiastkę tych rodzin. Wielopokoleniowych rodzin to raz, ale nawet na tym spotkaniu z panią ministrą wybrzmiało to, co chciałaby dalej, na przykład szkoły międzypokoleniowe. My to widzimy na klubie, na jednym czy drugim, kiedy zaprasza się tą młodzież, kiedy młodzież ze szkół przychodzi i jest zafascynowana tym, co ci starsi ludzie, często, gęsto, bardzo jeszcze panie żwawe, panowie tak samo, mają pełną historię do opowiadania, mają fantastyczne przygody, mają coś, naprawdę powiem pani, że zaczyna się dziać coś takiego w sercu człowieka, co mnie na przykład ogromnie cieszyło. Ogromnie mnie to cieszy, kiedy ci młodzi ludzie przyszli i za chwilę mówią, że oni chcieliby przyjść znowu i umawiają się na kolejne spotkania. To połączenie uważam, że wielu praktyków będzie z tego bardzo mocno zadowolone. I to dzieje się już. To nie jest tak, że to będzie się dopiero działo, to się dzieje. Uniwersytety trzeciego wieku to robią, kluby seniora to robią, dzienne domy pomocy to robią, ośrodki pomocy to robią i działają. A już nie wspomnę o tym, że fantastycznie działają organizacje pozarządowe w tym celu. Właśnie w takiej dziedzinie to widać. Jeżeli się w tym ktoś chętnie chciałby się w to zagłębić, to zapewniam Państwa i Panią, że to się wszystko dzieje. Będziemy zachęcać za pośrednictwem naszym, ale zachęcała też Pani Ewa Pawlinów, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego Rządu Wojewódzkiego, która była dzisiaj moim i Państwa gościem. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję bardzo. A ja Państwu życzę spokojnego wieczoru z takim szczególnym ukłonem dla seniorów dzisiaj.